drodzy słuchacze. Za nami wspaniałe święta Bożego Narodzenia, które przeżyliśmy z wielkim szacunkiem, a przed nami Nowy Rok. Nowy Rok właściwie zbliża się bardzo szybko. Oczekujemy na niego z nadzieją, z wielką nadzieją, bo może wreszcie będzie lepiej, bo może będzie dla nas łaskawszy. Jest to czas wyjątkowy dla nas, wyjątkowych przeżyć, emocji, ale też refleksji. Cieszymy się, że po 2 latach mogliśmy wreszcie wrócić do naszych spotkań świąteczno-noworocznych, które stały się tradycją dla naszego Uniwersytetu. Wprawdzie w troszeczkę mniejszym składzie. Niektórzy jeszcze boją się pandemii, niektórzy unikają towarzystwa, ale będziemy się starali wpłynąć na to, aby to grono w dalszym ciągu się powiększało, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się wspaniałym Nowym Rokiem. Jest to moment, aby w gronie osób życzliwych podziękować za wspieranie naszych dokonań. Panu staroście dziękujemy bardzo. Pani prezydent, ale też między innymi wam, drodzy słuchacze, za to, że przekazujecie 1% ze swojego podatku, który właśnie na tą imprezę przeznaczamy. Także dziękujemy również sobie za te właśnie skromne datki. Miło nam w imieniu nas wszystkich przywitać pana Pawła Rajskiego, starostę ostrowskiego. Doktora Krzysztofa Mortę, który reprezentuje Uniwersytet Wrocławski, z którym współpracujemy. Jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów w południowej Wielkopolsce. Dziękujemy za miłą współpracę właśnie w te dni i polecamy się, że będziemy zawsze chętnie współpracować. Zresztą mieliśmy już wiele też spotkań na Uniwersytecie, gdzie właśnie dzięki panu doktora Józefa Pieczaka. Historyka, ze wspaniałych wykładów, które nam przekazuje, wiadomości, które nam przekazuje. O właśnie, witam przedstawicielki, panie, które reprezentują Społeczną Akademię Nauk. Nie mógł do nas przybyć pan doktor inżynier Krzysztof Krzyszewski, ale reprezentują Społeczną Akademię Nauk, naszą szkołę, z którą współpracujemy, pani Katarzyna Sarnowska-Fras, ale jednocześnie honorowego prezesa Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku, pana Józefa Kozaka. I przedstawicieli naszych organów, czyli pana Eugeniusza Śniegowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękowałam wam za dobre słowa, za sympatyczne gesty, których właściwie ciągle nie jest za dużo w tym bardzo trudnym czasie. Chcę jeszcze raz podziękować za wzajemne wspieranie się, zwłaszcza w trudnym okresie pandemicznym. Te drobne gesty dodają otuchy i motywują do dalszego działania, a będzie ono potrzebne, bo przecież działamy 15 rok i już dzisiaj zapraszam na w miesiącu czerwcu będziemy obchodzić, będziemy podsumowywać 15-lecie. No i co, niech ten nowy rok będzie dla każdego z nas czasem spełnionym. Niech na co dzień towarzyszy nam wszystko, co dobre i piękne. No i niech spokój, radość i szczęście otoczą nas wszystkich. A przede wszystkim zdrowie niech nam dopisuje. I to jest chyba najważniejsze. Przekazuję wiceprezesowi.
przybycie na tą uroczystość, na to spotkanie świąteczno noworoczne, pragnę wznieść toast za nasze zdrowie, za pomyślność realizacji naszych zadań, planów edukacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, ekologicznych i współpracy międzypokoleniowej. To są nasze zadania, które systematycznie realizujemy w ciągu roku akademickiego. A pamiętajmy, że pani prezes przed chwilą powiedziała, że jest to jubileuszowy rok, bowiem obchodzimy 15-lecie naszego uniwersytetu. W związku z tym pragnę przed tym nowym rokiem, który nadchodzi, za chwilę już będzie, złożyć jednocześnie życzenia radości. Niech to będzie czas takiej empatii, przyjaźni, solidarności. Niech to będzie czas słonecznych dni, i niech to będzie czas ustania tej okropnej pandemii. Wszystkiego najlepszego. Jednocześnie pragnę złożyć życzenia od dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych. Miała być pani dyrektor, ale nie mogła z przyczyn osobistych. W związku z tym serdecznie pozdrawia, i składa życzenia świąteczne i noworoczne. Wszystkiego dobrego. Wszystkich, kto za to.
serdeczny nastrój wyjmował chórem Ostrowianki pan Jan Skudlarz. Szanowni panowie, pani prezes przed momentem mówiła o tym, że ten piękny śpiew spowodował, że w dalszym ciągu trwamy w tym klimacie świątecznym. Ja państwu się przyznam, że pierwszą wigilię w tym roku ja byłem już 1 grudnia, a potem były następne, bo powiat jest duży, ale ja nie narzekam. Zawsze bardzo się cieszę, kiedy mogę spotkać się z mieszkańcami naszego powiatu. Zauważyłem jedną rzecz, że to troszeczkę można nawiązać do turystyki górskiej, do wspinaczkowej, że jeśli jest tak zwane okienko pogodowe, to wtedy podejmuje się wielkie wyprawy. I teraz jest tak zwane, my mówimy, okienko covidowskie, bo wszyscy chcą wykorzystać, żeby w tym okienku jeszcze zrobić uroczystość, jeszcze się spotkać. I ja zarówno przesyłając do mieszkańców życzenia świąteczne, czy będąc na wigiliach, i to samo chcę państwu powiedzieć. Jak dobrze, że jesteś, bo to, co nas otacza wokół, COVID, który uzbiera bardzo poważne żniwo, powoduje, że bądźmy wdzięczni Bogu i losowi, że dzisiaj możemy siedzieć obok siebie, że możemy się do siebie uśmiechnąć. Oczywiście mijający rok już jest pełen i dobrych, i złych wspomnień. Ja, proszę państwa, ponieważ to, co robię, mnie bardzo kręci, mógłbym godzinami mówić, co się zmienia, co robimy. Zresztą to samo by mogła powiedzieć pani prezydent, która, jak znam życie, pewnie jest na kolejnej imprezie. Ja za moment też będę państwa opuszczał, bo jeszcze jedna dziś, jutro i zakończenie roku. Natomiast jest wiele sukcesów i o tym można by mówić, ale nie pora. Natomiast pora jest, by państwu powiedzieć. Dziękuję za to, że państwo nas wspieracie, że mówicie, że dobrze robimy, albo że krytykujecie, że coś jest nie tak, że kolejki na przykład do poradni specjalistycznej zbyt długie. Tych przykładów i pozytywnych, i negatywnych można by mnożyć. Za państwa życzliwość bardzo serdecznie dziękuję i życzę, żeby rok 2022, żeby był w zdrowiu, żeby pandemia się wreszcie skończyła, bo u nas zbiera żniwo. Wiecie, gdzie, drodzy państwo, wielu tutaj jest nauczycieli. Ogromne problemy mamy w szkołach, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, można powiedzieć, pęka w szwach od dzieci, które przychodzą z depresjami, z fobiami. To jest żniwo tego, co jest wokół. Dotyka również tych najmłodszych. Dlatego życzmy sobie zdrowia, życzmy sobie szczęścia, żeby spotkać się za rok o tym samym czasie. A to będzie rok szczególny i pani prezes, ja zrozumiałem, że skoro to jest jubileusz, to ci, którzy wspierają, ci dobrodzieje, a ja reprezentuję starostwo, żeby pamiętali, jesteśmy już po pierwszych posiedzeniach komisji, która zajmuje się organizacjami pozarządowymi. Mam dobre wieści, wasze wnioski zostały uwzględnione, jeśli będzie trzeba, to uwzględnimy jeszcze w większym zakresie. Tak więc, proszę państwa, życzę zdrowia i zapewniam, że do jubileuszu się dołożymy. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, cieszę się, że mogę się tu z państwem spotkać w tej, jakby nie było, świątecznej, bardzo przyjemnej atmosferze. Z niektórymi z państwa mogą się spotkać, ale przy wykładach, ja nie mówię, że one są mniej przyjemne, ale to jednak zawsze szkoła, nazwijmy. I tutaj, powiedzmy, jesteście państwo takim niesamowitym przykładem, że chęć do wiedzy człowieka towarzyszy mu całe życie i powiem, i z wiekiem wzrastają wymagania wobec wykładowców, i wobec w ogóle tego, co powinni reprezentować. Ja cieszę się, że państwa mogłem widzieć we Wrocławiu i cieszę się, że dostaliśmy już zgodę, bo rozmawiałem z panią prezes o pewnych, powiedzmy, odwiedzinach nie tylko na salach wykładowych, ale także w tych miejscach, które uniwersytet, nie wiem dlaczego, ale sprzęt nie chroni i nikogo nie dopuszcza. I wiem, że mam zgodę, że i pewnie się spotkamy w bibliotece, gdzie zostaną państwu ukazane manuskrypty. Od razu już zapowiadam, to jest największa biblioteka manuskryptów w Europie Środkowej. Jedyna w Polsce i dlatego jest tak chroniona niestety. To jeszcze logistycznie rozpracujemy z panią
ex opto et novus annus felix vobis omnibus sit. Chcę przywitać nasze koleżanki, kolegów, szanownych, zaproszonych gości. Mieliśmy dużo czasu, bo to pandemia, bo to COVID i tak dalej, w związku z czym przygotowaliśmy na dzisiaj 2,5-godzinny program kolęd i pastorałek. Mam nadzieję, że zaśpiewamy wszystkie. I jeszcze jedna prośba. Państwo, dołączcie się do nas, to prześpiewajcie z nami. To będzie lepiej i dla nas, i dla was, bo przeczyścicie sobie aparaty, prawda, mowy, oddechu i tak dalej, to tylko wam wyjdzie na plus. Jesteśmy już aż po 2 próbach, więc w związku z czym na pewno zadowolimy was tym 2,5-godzinnym programem kolęd i pastorałek. No to co? Jak się uda, to zaczynamy. Bardzo ciepły, choćby to i dzień.
widzę, że chyba oklaski dostaniemy lepsze na zejście. Na wyjście. Mam nadzieję. Pan musi zmienić płytę w tej chwili. Ja tylko zapytam się, jak w tym roku święta fajne były? Jest co zaprosić? No bo wiadomo, że jak nie ma co do zaproszenia, to się święta nie udamy. Bam, bam, miód, moc, stuka.
spotkali się o połowę kłanie. Oh,
Co mówi bombka do bombki przed Wigilią? Chyba nas powieszą. Niespodzianka.